Play for fun. Dziadek Rybka z tej strony, serdecznie witam wszystkich widzów kanału FPS Media. Zapraszam do obejrzenia materiału z Modern Warfare 3. Oczywiście jest to kontynuacja moich opowiadań o tym, jak spędziłem służbę wojskową w mieście Białystok. W dzisiejszym materiale przypomnę wam o tym, jak przygotowywaliśmy się do wymarszu, ale zanim do tego dojdzie, będę musiał was troszeczkę wprowadzić do tego, ponieważ w dalszej części materiału będziecie wiedzieli dokładnie, o co mi chodziło. Jak wiecie, na mojej kompanii, już o tym wspominałem, były 4 plutony. No i oczywiście każdy z żołnierzy miał przypisaną do siebie broń, ale mieliśmy kilka rodzajów tych naszych zabaweczek. Począwszy od AK-47 po pistolety maszynowe PM-84 Glauberit, a także PM-64. Wspomnę wam jeszcze o tym, że na naszej kompanii także były takie karabiny jak lekki karabin maszynowy. Dokładna nazwa to była PKM i do tego były też one uzbrojone w celowniki nocne, czyli tak zwane noktowizory. Ale o tym w dalszej części materiału. Tak jak wspomniałem, przygotowywaliśmy się już od jakiegoś czasu do takiego dłuższego wymarszu, do zgrupowania kompanii rozpoznawczych na jednym z poligonów. A był to poligon, który nazywał się Bemowo-Piskie. To była taka miejscowość, możecie sobie sprawdzić to na mapie. To było około 140, z tego co pamiętam, kilometrów od Białego Stoku. I także powoli zaczęliśmy się do tego wymarszu przygotowywać. Mieliśmy informacje oczywiście z dobrego źródła, jednak podano jeszcze nieoficjalnie, że taki wymarsz, na takie zgrupowanie będzie miał miejsce. Dlatego za każdym razem, kiedy na przykład wypadało nam jakieś strzelanie, a dosyć często strzelaliśmy na strzelnicy oddalonej od naszej jednostki o 13 km, to wtedy na tą strzelnicę powolutku sobie chodziliśmy, oczywiście w cudzysłowie powolutku, z bucika. Także było to dosyć ciekawe przeżycie, w związku z tym, że oczywiście byliśmy ubrani i mieliśmy całe to wyposażenie na sobie. No i troszeczkę czasu nam to zawsze zajmowało, zanim tam ta nasza kompania ponad 40-osobowa dotarła właśnie na tą wcześniej wspomnianą strzelnicę. A gdy już dotarliśmy, to oczywiście reszta żołnierzy, która także w tym samym dniu prowadziła strzelanie, zawsze kręciła głową, że właśnie rozpoznanie ma troszeczkę przechlapane, ponieważ zawsze na strzelanie tnie z jednostki z bucika. Oni jeszcze o tym nie wiedzieli, że oprócz tego, że staramy się złapać wprawę do dłuższych wymarszów, przygotowujemy się właśnie do tego poligonu, który miał mieć miejsce za jakiś czas, właśnie w Bemowie Piskim. Ale oprócz tego, że chodziliśmy na strzelanie właśnie z buta, to w godzinach na przykład po śniadaniu także chodziliśmy na dłuższe wymarsze. Także byliśmy uzbrojeni z jakimś tam wyposażeniem i średnio do obiadu robiliśmy około 20 km. No i w momencie, kiedy oddaliliśmy się o te 20 km od jednostki, to jacyś tam kierowcy właśnie z naszej kompanii wyjeżdżali po nas, by z powrotem nas przywieźć, zwieźć na obiad. I taki wymarsz mieliśmy raz dziennie, a trwało to praktycznie przez około 3 tygodnie przed wymarszem. No i czasami było dosyć to denerwujące, ponieważ pogoda była niezbyt ciekawa, bo to był maj. Sporo było opadów, no i oczywiście wracaliśmy przemoczeni, ale
Dobrze, że mieliśmy, z tego co pamiętam, trzy sorty mundurowe na zmianę. Jeden wyjściowy, dwa tak zwane polowe, no i oczywiście dwie pary butów. W jednej oczywiście chodziliśmy na co dzień, a druga także była wyjściowa. Jednak powiem wam szczerze, że po tych trzech tygodniach praktycznie tych naszych przygotowań do tego wymarszu na poligon, te wszystkie sorty mundurowe były przemoczone, buty także były przemoczone, no i po jakimś czasie udaliśmy się na magazyn mundurowy, by to wszystko wymienić, mieć oczywiście wszystko praktycznie w jakiś tam sposób odnowione do tego wyjścia na nasz poligon. A teraz powrócę do tego, dlaczego wspomniałem wam o tym, kto jaką miał broń. Ponieważ wpadliśmy na dosyć ciekawy pomysł, ponieważ ci żołnierze, ci nasi koledzy, którzy mieli na wyposażeniu właśnie PKMN, to jest taki lekki karabin maszynowy, było im dosyć ciężko praktycznie dzień w dzień targać tą broń na tak dłuższe wymarsze, te 20-kilometrowe. Więc wpadliśmy, tak jak wspomniałem, na ciekawy pomysł. Rozkładaliśmy tą broń na części pierwsze, zasobnik od amunicji, oddzielnie lufa i tak dalej, i tak dalej. I tą bronią oczywiście się dzieliliśmy. No i taki właśnie nasz kolega delikwent, który miał taką broń przypisaną do siebie, miał już troszeczkę ułatwiony wymarsz. Jednak musicie o tym pamiętać. Ja wam także o tym wspomnę, że wszyscy ci, którzy nieśli tą broń rozłożoną, trzymali się zawsze razem, bo od czasu do czasu podczas takiego wymarszu robiono nam jakąś tam pozorację. Na przykład dowódca nam oznajmiał, że wpadliśmy w zasadzkę, no i trzeba było szybko jakoś tam zająć pozycję, tą broń rozłożoną szybciutko złożyć, no i oddać właścicielowi. Ale to były takie sporadyczne przypadki, gdzie właśnie takie przygody nam się zdarzały. No i teraz szybciutko jeszcze przejdę do tego, że któregoś pięknego dnia na apelu popołudniowym, na tym jak właśnie zebraliśmy się przed opuszczeniem przez kadrę zawodową naszej kompanii, oznajmiono nam, że za dwa dni właśnie wyruszamy na zgrupowanie kompanii rozpoznawczych do Bemowa Piskiego. No i tak jak wspomniałem, to było około 130-140 km od miasta Białystok, a my mieliśmy jako kompania rozpoznania na przebycie tego odcinka 3 dni. No i tutaj byliśmy lekko zdumieni, czy nam to się w ogóle uda. Wspomnę wam, że gdy ten dzień nadszedł, dzień wymarszu, staliśmy wszyscy z tym całym sprzętem, z plecakami na placu apelowym. Także stali żołnierze z innych kompanii, też mieli apel prowadzony przez swoich dowódców i kręcili głową z niedowierzaniem, że praktycznie jest to niemożliwe, byśmy z tym całym sprzętem, z całym wyposażeniem doszli w 3 dni od Białego Stoku do Bemowa Piskiego. Jednak nie będę wam zdradzał szczegółów, ten wymarsz miał także na celu tutaj kolejną selekcję żołnierzy z naszej kompanii rozpoznania, ale o tym jak wyruszyliśmy i co działo się pierwszego dnia, drugiego, a także trzeciego, dowiecie się w kolejnym odcinku, jaki dla was przygotuję w najbliższym czasie. Jak widzicie, ten materiał, który teraz oglądacie, powoli dobiega już do końca, a ja może jeszcze wypowiem się na sam koniec odnośnie tego gameplaya. Moab został zdobyty, ale jest to Moab Fire troszeczkę za późno. Gdyby nie ten właśnie dead po mojej stronie podczas meczu na samym początku, może by udało się go jeszcze wezwać. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. No i oczywiście serdecznie was zapraszam do tego, abyście tutaj śledzili nasz kanał FPS Media. Pozdrawiam i do usłyszenia.